Witam państwa Szczepan Janko, Taki nietypowy, rozpoczynający tydzień, tydzień 7 minut. Chciałem się państwu przyznać, że ja zazwyczaj jestem na tyle politycznie, samorządowo i ludzko zboczony, że dzień zaczynam od słuchania radia i od słuchania polityki. Dzisiejszym gościem poranka w TOK FM była pani marszałek Małgorzata kida błońska Cała rozmowa. Już pomijam tłumaczenie poezji i innych rzeczy, ale padło tam bardzo ciekawe pytanie. Takie nawiązujące do szybkiego tytułu, czy idzie nowe. A prowadząca program zapytała pani Małgorzaty, jaki jest stosunek, czy platforma pracuje i jakie ma rozwiązania dotyczące LeksTVN, w ogóle całości zagadnienia w tej sprawie i co usłyszeliśmy. Że oni pracują, że oni mają program, że oni wiedzą jak, ale jak padło, no to przedstawcie, no to pokażcie, żebyśmy my jako wyborcy wiedzieli, kogo będziemy popierać, na kogo mamy głosować. Usłyszałem, że oni to owszem pokażą, ale dzień po wyborach. No, rewelacja. Rewelacyjnie wybierzcie nas, bo my jesteśmy tacy świezi. Jesteśmy tacy nowi, tacy lepsi, tacy godni zaufania, że głosujcie w ciemno, bo my na pewno mamy pomysł na Polskę. No, ja nie wiem. Nie wiem, skoro nie widzę tego pomysłu, to, to nie wiem, czy mam głosować za to, że oni są od kilkunastu lat i oni się już zmienią, bo wiedzą jak. Czy po prostu. Po prostu muszę zmienić, bo pis jest zły. No to wiemy wszyscy. Pis od władzy oderwać trzeba. Tylko na kogo mamy zamienić pis? Na kogoś, kto wie, ale nie powie, na, który, na kogoś, kto mówi, że ma, ale nie pokaże. I na kogoś, kto generalnie no, zasłużył sobie no, no, za całą. Może i tak, ale ja mam złe doświadczenia, lokalnie się tylko odniosę, że mnie bardzo zbulwersowało ręczne sterowanie radnych w Koczolinie, bo oni mają wykonywać rozkazy partii. Jakie? No, takie, jakie partia chce. Nie takie, jakie chcą wyborcy, tylko partia lepiej wie, czy oni mają przyjść na sesję, czy oni mają nie przyjść na sesję, kto za tym stoi. I tak zupełnie szczerze mówiąc, konflikt prezydent-rada-platforma e, przypomina zabawę wchowanego. Oczywiście prezydent Jeliński już wie, że poparcia platformy nie będzie. E, wiemy, kto stoi za ręcznym sterowaniem i mam nadzieję, że wyborcy w Koszulnie wyciągną słuszne wnioski, że upartynianie samorządu to jest wymiana na nowe e, w, starej, w starym wydaniu. No, kolejna rewelacja. Radny, samorządowiec sterowany, pociągany za sznurki. Ciekawe, kto się z tego sznurka pierwszy urwie. Kolejna rzecz, która miała lokalnie miejsce, fajne wydarzenie sportowe w Karolinie i chciałem Państwu powiedzieć, że z racji tego, że nie byłem, ale dostałem ciekawe zdjęcie, które też pokazuje, że nowe idzie. Nie wiem, co za tym stołem robiło tych trzech panów. Bo to, że jest tam prezes RCM-u, to jeszcze próbuję sobie wytłumaczyć, że gdyby była jakaś, nie daj Bóg, afera w postaci udzielenia pomocy, wypadek, katastrofa, to jako prezes RCM-u mógłby sterować akcją ratunkową, no to rozumiem. Co tam robi Jan C? No, poniekąd. Były burmistrz Berlina? Tego nie wiem. No, może patronatem tych zawodów zajął się PSL, ale, ale tak szczerze mówiąc, to na dzisiaj za bardzo powiązania nie widzę. No, a co robił tam radny Szyszlak? Też nie wiem, bo jako radny zaproszenia na tą imprezę nie dostałem. Oczywiście nie mam tego za złe, bo nie jest żadną tajemnicą, że Szczepanek w przecinaniu wstęg w nowo otwieranym kiblu, w akademiach, wszelkiego rodzaju spędach udziału nie bierze, bo lansowanie się na uroczystościach a publicznych nie jest, że tak powiem, zawarte w moich zasadach. Lansować się można chociażby tutaj i tym, co się robi. Także tych trzech panów bardzo chyba zadowolonych uczestniczyło w tej imprezie, nie wiem, chyba na zasadzie vip i co? To jest to nowe? Tak to ma wszystko wyglądać? Jeśli tak, to ja się na to generalnie nie zgadzam, ale bardziej mnie to śmieszy niż denerwuje. Więc zobaczymy, jakie to nowe. Bo to, że PiS trzeba odsunąć od władzy, bo manipuluje, oszukuje i prowadzi kraj na manowce, to wszyscy wiemy. Ale wszyscy musimy się zastanowić, kto nami też manipuluje i kto udaje nowe, a jest tym starym. Więc miłego tygodnia życzę. Ja też biegnę na ostatnie zakupy świąteczne, a w zasadzie świąteczne. Trzeba poszukać choinki innych rzeczy i martwić się tym, jak dobrze wypadną święta. A oni niech sobie biegają, niech czarują, bo z tego chyba nic dobrego nie wyniknie. Pozdrawiam i dobrego tygodnia przedświątecznego życzę.